Dobry wieczór Państwu. Jest zwyczaj, że przedstawiciel władz Stowarzyszenia Pisarzy Polski, Oddziału Warszawskiego, który jest organizatorem tego spotkania, wita Państwa. Więc jako wiceprezes, nazywam się Jacek Moskwa, witam Państwa bardzo serdecznie. A następnie oddaję sobie samemu głos, bo Andrzej Tadeusz Kijowski poprosił mnie, żebym to spotkanie poprowadził, co niniejszym czynię. Będziemy dziś mówić o książce absolutnie niezwykłej, pod dosyć zawiłym tytułem, chociaż nawiązującym do innego opisu obyczajów. Ludziom wykształconym nie muszę mówić, jaka to jest książka Jędrzeja Kitowicza. Książka, która ma, według mnie, ma dwie cechy. Przede wszystkim są to cztery tomy odwagi. Kiedyś napisałem taki list do Krzysztofa Masłania, nie wiem czy pamięta, po tym jak wziął w obronę Wojciecha Bąka, napisałem, że cnotą, którą cenię najwyżej, jest odwaga. Więc to jest książka, która zawiera niebywały ładunek odwagi. Po drugie, jest rzeczywiście interesująca. Jest interesująca, jadąc tutaj metrem, wziąłem do ręki pierwszy tom, chociaż książkę już zdążyłem przeczytać. Zacząłem czytać z pierwszego tomu fragment o gminie, o sprawach Polaków, Żydów. I tak się zaczytałem, że przejechałem Plac Bankowy, dotarłem aż na Dworzec Gdański, co zajęło mi nie tak dużo czasu do powrotu. Niemniej dla mnie jest to dowodem, że książka jest wciągająca. Zaczyna się czytać i jest wciągająca. Ma też cechy, które już są dyskusyjne. Jest po prostu niebywale rozbudowana, powiedziałbym rozbuchana. Jest bardzo droga, co też może nie jest tą cechą, którą w książce jakby poszukujemy najbardziej. I wreszcie jest to książka, tu wracam do tej cechy odwagi wykazanej przez Andrzeja w bardzo dużym stopniu. Otóż jest to książka, która jakby pozyska dla niego bardzo wielu wrogów. Nie ukrywajmy tego. Jeśli jeszcze miał. Nie, tak. Odwaga bowiem jest cechą, która jakby sama w sobie nie ma tylko dodatniego. Nie opatrujemy ją tylko dodatnim znakiem, bo dzieje naszych szwoleżerów, czy chociażby dzieje lotu do Smoleńska pokazują, że odwaga może do różnych skutków prowadzić. Trochę boję się, że tak może być też i z Andrzejem. Zastanawiałem się, dlaczego on zaszczytnie poprosił mnie o prowadzenie tego spotkania, bo zaprosił gości, którymi są tutaj obecni, pan Krzysztof Masłoń, pan Marcin Wolski. Oni obydwaj napisali entuzjastyczne recenzje o tej książce, a zatem będą mu kadzić. Ja jestem takim nieuleczalnym centrystą, więc może kadzić mu nie będę. Bardzo wysoko ceniłem jego ojca, jak chyba wszyscy ludzie zajmujący się literaturą w Polsce. Pamiętam jakieś spotkanie u niego w domu, już u młodego Andrzeja na Muranowie. Nawiązaliśmy takie bardzo miłe stosunki towarzyskie, ale potem jakoś nasze drogi zupełnie się rozeszły. Ja wsiąkłem na kilkanaście lat w zupełnie inne klimaty, bo klimaty rzymskie. A zatem dlaczego? Ja pomyślałem, że może wytłumaczenie tkwi w tymże Rzymie, w tym Watykanie. Otóż on potrzebował, żeby ktoś wystąpił jako advocatus diaboli. To znaczy spróbował w ten balon pychy, wzdęty przez,
przez Wolskiego i przez Masłonia, no, wytrawnych recenzentów, że starał się trochę upuścić tego powietrza. A zatem zanim oddam im głos, chciałem cię, Andrzeju, spytać, korzystając z tego przywileju adwokatus diaboli. Właściwie po jakiego diabła ty tę książkę napisałeś? A przy tym drugim on nie działa. Tak, a się nie działa. On właśnie nie działa. Zostawszy. Po prostu zostawszy. 4 lata temu zabrano mi moje życie. Zabrano mi moje dzieło, o którym cały czas powtarzałem, że chcę dyktować z konia, nie przy biurze, jak Michał Anioł, co kuł sam marmurze. Chciałem kuć w przestrzeni, w dolinie szwajcarskiej, w ludziach. Kiedyś jeszcze w mediach, w samorządzie. Wykrzyknąłem 15 lat temu, zgłaszam się na pisarza, do gminy, żeby pisać. Bo nie chciałem być pisarzem. Nigdy nie chciałem siąść w tym miejscu. W tym miejscu, w którym oczywiście czuję się niezwykle wzruszony, siedzę nim po raz pierwszy. Czuję się oczywiście upupiony, prawda? No bo to jest to miejsce, w którym czasem pojawił się mój ojciec. To jest to miejsce tych wszystkich odwag. Pamiętam wszystkie moje zajrzenia tutaj, do tej sali. Myślę, że mój ojciec by nawet nie dostąpił zaszczytu, żeby którakolwiek jego książka była prezentowana w tej sali. No dobrze, nie zastąpił tego zaszczytu, ale mógł pisać w twórczości pod pseudonimem czasem, ale za pieniądze. Ja od 4 lat nie zarabiam. Ja od 4 lat złożyłem 500 aplikacji o pracę od uniwersytetów, Krzyżowiciach Świadkiem, poczynając, jestem adiunktem, poprzez wszystkie media, poprzez gazety, pan Krzysztof Masłoń Świadkiem i tak dalej. Po prostu od 4-5 lat, tyle ile trwa wojna, pozostało mi tylko to jedno, w czym się wychowałem. No, pisanie. Pozostało mi tylko wznoszenie tego monumentu wyższego od Spiżu z pamięcią, która się coraz bardziej otwierała na tych wszystkich, którym nie było to dane. Na brata Janka Strużyńskiego, jak on się nazywał? Skurzyńskiego. Piotra. Był na tym samym miejscu co ja, czyli był szefem tygodnika Solidarność, który działał kulturę powodowym samobójstwem. Po prostu. Ilu nas zostało tak zupełnie wyrzuconych poza nawias, tak zupełnie doprowadzonych do fizycznej, fizjologicznej nędzy, tak odartych z nadziei, tak odartych z ideałów, tak odartych z treści, której przynajmniej w entuzjazmie te pierwsze 5-7 lat Rzeczpospolitej staraliśmy się przekazać. No i Pan Bóg dał mi się. To teraz zapytam może Krzysztofa Masłonia, czy status naszego przyjaciela Andrzeja Tekijowskiego po ukazaniu się tej książki pana zdaniem ulegnie zmianie? Odpowiedź może być tylko jedna, nie ulegnie zmianie, ulegnie tylko tak, jak pan to powiedział przedtem. Będzie miał jeszcze więcej broni niż ma w tej chwili, a ma ich multum. No to jest po prostu smutna konstatacja, inna być nie może. Czy było warto? Myślę, że było warto.